Siemanko, witam was wszystkich ponownie w kolejnym podcaście i dzisiaj sobie porozmawiamy o czymś takim, czyli takim stwierdzeniu, które zwie się historia kołem się toczy. Nim rozpocznę ten główny temat, chciałem jeszcze napomknąć i zachęcić was do odsłuchania całego podcastu, dlatego że będzie on po części związany z konkursem, który będzie na samym końcu tegoż odcinka i będzie on po części nawiązywał właśnie do tego całego tematu, dlatego zachęcam was nie tylko do tego, by wygrać moją książkę z autografem, ale również przesłuchać cały podcast pod względem pewnych takich przemyśleń, które mogą skłonić do refleksji. Historia kołem się toczy. Będę tutaj przytaczał pewne elementy i prosiłbym o zachowanie jakiegoś takiego, może nie zimnej krwi, ale takiego chłodnego spojrzenia, takiego z zewnątrz, jakby to kompletnie nas nie dotyczyło. Takie przeanalizowanie, jakbyśmy byli obcym jakimś z kosmosu, który właśnie przybył na Ziemię i próbuje rozwikłać zagadki ludzkości, dlaczegoż to ludzkość popełnia pewne błędy, jest to pewne podobieństwo między tymi błędami. Tak więc zaczynamy. Pierwsza sprawa jest to coś, co nazwę zabójstwem na przestrzeni lat, które staje się czymś dobrym. I tutaj chciałbym nawiązać do czegoś takiego, co się zwie eutanazją, czyli, że tak powiem, skrócenie męki osobie nieuleczalnej, która choruje, cierpi i tak naprawdę aktem litości dla takiej osoby jest zakończenie tegoż żywota i przeciwnicy eutanazji uważają, że życie powinno być szanowane ponad wszystko, że to jest dar od Boga, to głównie twierdzą właśnie tacy wierzący, niekoniecznie chodzi mi tutaj o chrześcijan, ale szeroko pojęte wierzenia na całym globie. Z kolei zwolennicy eutanazji uważają, że ta rzecz, ta eutanazja, czyli że tak powiem skrócenie życia tejże osoby, to w rzeczywistości jest nie tylko skróceniem też cierpienia, ale także przywróceniem tej osobie godności, która no jednak chce jakoś zakończyć godnie swój żywot na tej ziemi. Powiem wam szczerze, że ostatnimi czasy słyszę od starszych ludzi, że myślą już na przykład o śmierci, że woleliby teraz umrzeć niż żyć dalej, bo wszystko boli, ręce, nogi, plecy. Słyszy się często takie narzekanie tych osób starszych i trudno się dziwić, że takie osoby chore właśnie na jakieś tam powikłania, na przykład utrata kończyn i tego typu poważne sprawy, działają tak psychicznie i negatywnie na osobę chorą bądź tam cierpiącą niekoniecznie właśnie z utraty rąk czy czegoś tego typu, ale to działa w ten sposób negatywnie, że ta osoba czuje taką torturę, wewnętrzną torturę i można by na to popatrzeć, że to jest coś złego, ale są nieraz takie przypadki, kiedy to narzeczenie się robi. I teraz przechodzimy do czegoś pochodnego ze skracaniem życia, czyli aborcja, tak zwane przerwane ciąży od lekarza. Tu jest już dużo większa problematyka, bo jest to tak ciężki temat, że ciężko stanąć po jednej i po drugiej stronie. Oczywiście niezależnie od tego, jak zostanie to nazwane, jest to przeparafrazowane na słowo zabójstwo.
bo nie ulega wątpliwości, że to jest po prostu skreśleniem jakiegoś tam istnienia. I argumenty typu to nie jest człowiek, to nie jest życie, absolutnie do mnie nie przemawiają. No bo skoro to nie jest człowiek ani nie jest życie, no to czym jest ta istota, która jest gdzieś tam pod sercem u kobiety? Jest obcym, zombie, jakimś homunculusem, czy nie wiem co jeszcze. Skoro to nie jest życie, to czemu ta istota w środku reaguje? Czemu się rozwija? Z miesiąca na miesiąc rośnie i ciągle się rozwija. Czemu reaguje, czemu nabywa jakieś takie, powiedziałbym, psychologiczne elementy, jak na przykład uzależnienie od alkoholu, gdy matka w trakcie ciąży była alkoholiczką. Przecież to nie bierze się znikąd, to jest wszystko czysta biologia, to jest skomplikowana taka kwintesencja życia. I takimi przyczynami, głównymi przyczynami aborcji, tutaj sobie pozwolę przytoczyć z Wikipedii, są wskazania medyczne, czyli zagrożenie zdrowia matki lub stwierdzenie ciężkich wad wrodzonych, płodu, czy też, takie rzeczy jak poczęcie z gwałtu i tego typu, traumatyczne wydarzenia. Mogą być to też podwody osobiste i ekonomiczne, czyli takie sprawy już powiedzmy, jakie mają do czynienia w Chinach. I to są właściwie w większości te elementy, te przyczyny, które tutaj powołuję, takie, które są za tym, by jednak dokonać tej aborcji. I co jest najbardziej takie, może nie powiedzieć, złe, takie ciężko to do końca zrozumieć, bo według cioci Wikipedii ponad 50% to są powody osobiste i to jest już trudne do zdefiniowania, bo powody osobiste mogą być różne, ale chyba najpopularniejszym jest po prostu coś, co pewna piosenkarka stwierdziła, że już nie chce mieć więcej dzieci, bo będzie ciasno w mieszkaniu i trzeba po prostu kupić większe. To jest według mnie czysta głupota. I do czego tak naprawdę się to wszystko sprowadza, czyli ta eutanazja i aborcja, już tak skrócając. To jest w skrócie eugenika, czyli pewien pogląd, pewien taki element, powiedzmy, znaczy ja tak uważam, to jest taki pseudomedyczny. I to generalnie chodzi o to, że eugenika polega na tym, by doprowadzić do tego, że gatunek ludzki jest idealny zdrowotnie. Eugenika ma za zadanie doprowadzić do tego, że wszyscy ludzie będą zdrowi, nie będą mieć jakichś dysfunkcji typu Down, nie będą mieć jakichś zaburzeń psychicznych. Będą takimi zdrowymi istotami, idealnymi wręcz, coś co na miarę jest utopii. I propaguje się taki zdrowy tryb życia, taką higienę, ale z drugiej strony jest to bardzo niszczycielska siła, ta eugenika, bo na przestrzeni lat to coś zostało uważane za coś dobrego. Dlaczego wcześniej uważane było za coś złego? Ano dlatego, że pomimo iż eugenika propaguje, że tak powiem, zdrowe istoty, zdrowych ludzi za coś dobrego i nie ma w tym nic złego oczywiście, to eugenika z drugiej strony medalu ma za zadanie eliminację wszelkich ludzi, którzy są w ich kryteriach tymi niegodnymi, czyli tak zwane osoby niepełnosprawne, chore na jakieś zaburzenia psychiczne, posiadające pewne słabości, jak na przykład ja mam alergię na pyłki kwiatowe, mam też wadę wzroku, czyli jestem krótkowzroczny, więc według tego poglądu, jakim jest eugenika, byłbym już istotą niegodną życia według tego poglądu, ponieważ
Mam jakieś dysfunkcje, nie takie, że jestem jakiś niepełnosprawny, tylko to są nawet takie kosmetyczne zmiany, które jakoś tam utrudniają mi życie, ale tego typu powody mogą już skutkować tym, że powinno się właśnie takie życie jak moje ponad 20 lat temu, powinno się to przerwać, dlatego że jestem niegodnym życia według tych kryteriów. I to było głównie robione w Niemczech, ale zapoczątkowały to Stany Zjednoczone. I to było widoczne w Niemczech, zwłaszcza w trakcie II wojny światowej, jak na przykład oglądaliście taki film Pianista, gdzie był taki moment, że Niemcy wkroczyli do pewnego mieszkania, cała rodzina stanęła na baczność, ale wśród tej rodziny była jedna osoba, która była na wózku inwalidzkim i za to właśnie, że ta osoba nie była w stanie wstać, no bo w końcu była niepełnosprawna, to jest oczywiste, ale właśnie Niemcy jako ta nacja, ta Trzecia Rzesza, nacja, która propagowała tę eugenikę, uznała właśnie tę osobę na wózku inwalidzkim za kogoś niegodnego i po prostu zrzucili tę osobę tam z drugiego, trzeciego piętra. Jeżeli oglądaliście Pianistę, to bardzo wam polecam. To jest taki, powiedzmy, trzeciorzędny jakiś wątek, mało istotny dla całej fabuły, ale jest on no widoczny, przynajmniej mnie utkwił jakoś tak w pamięci właśnie ten wątek z tego filmu. Innym jeszcze takim przykładem, którym bym chciał skłonić was do refleksji, jest przykład mojego znajomego, Józka, który jest góralem. Pomimo iż to imię jest dosyć staromodne, to jednak jest to chłopak niewiele starszy ode mnie, a urodził się on w 1986 roku, czyli mniej więcej w tym czasie, gdy wybuchła elektrownia atomowa w Czarnobylu i wtedy właśnie była taka panika w Polsce, że ta chmura radioaktywna nadleci na Polskę, no i tam trzeba po prostu jakoś się pilnować. No, nie będę się rozwodził akurat w tym temacie, bo nie za bardzo wiem, a nie interesuje mnie też akurat ten akurat wątek. No, jakoś po prostu średnio mnie to interesuje, ale co jest najważniejsze, rodzice tego mojego kumpla Józka mieli taki problem, że bardzo się starali, ale nie mogli mieć dziecka. Po prostu przez wiele lat chcieli mieć dziecko, ale im się to nie udawało. I akurat tak się złożyło, że gdy w końcu nadszedł taki czas, nadeszło takie szczęście, że w końcu mogli mieć dziecko, to akurat wybuchł, znaczy nastał ten wybuch w Czarnobylu. I z tego, co mi opowiadał, w tym czasie dużo kobiet dokonywało aborcji w lęku przed tym, że po prostu w wyniku tego napromieniowania, tej chmury promieniotwórczej, która była nad Polską, kobiety urodzą dzieci z jakimiś tam wadami. A był taki właśnie dylemat tych rodziców mojego kumpla, że no, czy dokonać tej aborcji, czy nie, no bo tu jednak starali się tak długo o dziecko, a tutaj takie nieszczęście i być może to dziecko będzie miało jakieś dysfunkcje. Zdecydowali się jednak nie dokonać tej aborcji i po prostu cieszyć się tym, że przez wiele lat starania w końcu mają dziecko. Jak się okazało, dziecko całe i zdrowe. Obecnie mój kumpel prowadzi firmę, znaczy firmę z ojcem. Robią takie wykończenia góralskie, więc jest cały i zdrowy pomimo wszelkiej takiej propagandy, że no, może być po prostu jakimś dysfunkcyjnym człowiekiem. Także różne cuda się dzieją, akurat tak się zdarzyło, że było dobrze.
I co to wszystko ma wspólnego z historią? Bo opowiadam wam o takich medycznych sprawach, takich, powiedziałbym, medyczno-psychologiczno-politycznymi, no bo to jest taki dosyć śliski temat, z tego względu, że jest on nasycony bardzo emocjami, bo z jednej strony mamy takie osoby, które są przeciwnikami tego zabijania, że powinno się szanować niezależnie od tego, no bo to jest żywa istota, a z drugiej strony ci przeciwnicy w pewnym sensie, przynajmniej jakaś tam część także działa w taki emocjonalny sposób, na swój sposób emocjonalny, no bo jeżeli kobieta zachodzi w ciążę w trakcie gwałtu, no to pamiętam, że akurat to jest dosyć głupi przykład, no ale czasami życie pisze historię i właśnie taką historię widziałem w Trudnych sprawach. I pewna kobieta po prostu wychowywała dziecko samotnie, a ten chłopak nie rozumiał, dlaczego jego matka go nienawidzi. I w końcu, po którymś tam razie, dowiedział się, że on po prostu został poczęty z gwałtu w tymże odcinku Trudnych spraw. Więc w pewnym sensie przeciwnicy, którzy są za aborcją na przykład z powodu gwałtu, też działają w taki emocjonalny sposób i nie staram się tutaj bronić zarówno jednych, jak i drugich, tylko zwrócić uwagę na to, że obydwie strony działają w pewien emocjonalny sposób. I wracając, co to ma wspólnego z historią? To, że kiedyś samobójstwo tego typu, czyli zbrodnia na jakiejś słabszej istocie, na niewinnej istocie, była uważana za zbrodnię. A dziś uważane jest to za coś normalnego, za pewne wyzwolenie, za nawet nowoczesność. Faktem jest, że to jest zabójstwo w takich białych rękawiczkach, gdzie po prostu robimy dobrą minę do złej gry, że można tylko przeinaczyć pewne słowa i od razu można robić właśnie takie świństwa. I jak kiedyś dokonywano zabójstwa z powodu dysfunkcji, czyli na przykład Trzecia Rzesza, tak dzisiaj dokonywane są one na podstawie jakiejś chorej prognozy, że ten człowiek to nie człowiek i tak, no i walcie się wszyscy, którzy myślą, że to, co tam żyje w brzuchu, to nie jest człowiekiem. No, rozwinąłbym ten temat, ale nie chcę za bardzo emocjonalnie do tego podchodzić. Moim skromnym zdaniem, zamiast iść na skróty w takim likwidowaniu wszelkiego życia pod względem biologicznym, powinno się traktować takie osoby z pewną pomocą, z pewną wyrozumiałością, bo takie osoby skądinąd uważam, że są również potrzebne, czyli nawet taka osoba, która ma jakieś dysfunkcje, jest potrzebna w społeczeństwie, pomimo że ona ma jakieś utrudnienia, ale tą potrzebnością, że tak powiem brzydko po polsku, nie jest to, że ona ma te dysfunkcje, tylko swymi dysfunkcjami może pomóc medycynie, by zapobiec takim rzeczom w przyszłości. Czyli rozwiązaniem tego nie jest po prostu likwidowanie życia, które prawdopodobnie będzie na przykład kaleką, tylko wykorzystać właśnie tą sprawę, że taka osoba jest kaleką i zlokalizować przyczynę, dlaczego jest kaleką i w perspektywie czasu znaleźć sposób, jak temu zapobiec w przyszłości. I żeby tu była jasność, nie uważam takich osób za jakieś obiekty doświadczalne. Aż tak daleko nie mam zamiaru schodzić z jakieś takie psychopomysły. Chodzi mi po prostu o to, że każdy jest potrzebny, każdy ma jakiś cel, który po prostu został, po prostu ta osoba stworzona i istnieje w tym, a nie innym czasie, w tym, a nie innym miejscu.
i że każdy jest potrzebny po prostu do czegoś. Jak na przykład te osoby dysfunkcyjne dla medycyny w moim mniemaniu są potrzebne. Tak na przykład kloszardzi są potrzebni, bo na przykład urząd miejski nie musi tyle wydawać pieniędzy na jakieś te służby, które zajmują się śmieciami, no bo taki kloszard na przykład złapie sobie te wszystkie metale i odda na złom, i to jest w pewnym sensie jego zawód. I drugi taki powód jest po prostu taki, że właśnie ten urząd nie musi tyle wydawać, i wiele, wiele innych po prostu przykładów jest, których po prostu nie chcę przytaczać, bo zeszłoby nam bardzo dużo czasu. Takim jeszcze podsumowaniem tego, by potwierdzić moją opinię na temat tego, że takie osoby chore z jakiegoś tam powodu niosą korzyści dla medycyny, są na przykład takie osoby z Downem. Co prawda nie jesteśmy jeszcze w stanie zlikwidować Downa, ale z tego co pamiętam, chyba to mówiła moja nauczycielka od biologii, że medycyna jest już na takim stopniu technologicznym, że w trakcie poczęcia można tam jakieś medyczne rzeczy wykonać, i co prawda ten człowiek będzie mieć Downa, będzie mieć taki, będzie mieć taką po prostu twarz specyficzną, która jest charakterystyczna dla tych osób chorych z Downem, ale największe wady, które mają osoby właśnie z tym problemem, z tą chorobą, po prostu te problemy można zniwelować do minimum, więc w pewnym sensie nauka idzie naprzód właśnie dzięki takim osobom, czyli są takie osoby w pewnym sensie potrzebne. Drugim takim przykładem do tego głównego tematu, czyli historia kołem się toczy, jest poddańczość Polski wobec innych krajów. I podam wam przykład z przed i w trakcie II wojny i to, co się dzieje obecnie. I podam jeszcze taki przykład spoza Polski, ale to wszystko po kolei. Jak dawniej działaliśmy na korzyść Rosji, Prus czy Austro-Węgier, no bo byliśmy pod zaborami. Potem działaliśmy na korzyść Francji i Wielkiej Brytanii. Tak teraz nasze państwo liże dupę Niemcom albo Unii Europejskiej. Jak zwał, tak zwał, to jest po prostu jedno. Czy Stanom Zjednoczonym, czy Izraelowi, czy Rosji, czy komuś tam jeszcze. Taka jest niestety rzeczywistość. Boimy się postawić warunków, a inni, widząc to, po prostu nas wykorzystują. Takim dobrym suplementem do tego, co mówię, jest pewien krótki materiał. Polecam tutaj kanał Wojna Idei. W pewnym odcinku jest tłumaczony wątek, w którym właśnie wykładał Jordan Peterson. Temat był bodajże, mówię z pamięci, czy warto być niebezpiecznym? W każdym razie coś o właśnie byciu niebezpiecznym był poruszany wątek. I tam bardzo mądrze było to powiedziane, tak upraszczając w skrócie. Będąc niebezpiecznym jest dobrze nie dlatego, żeby wszystkim robić źle, tylko by budować pewną świadomość, że nie warto jest z nami zadzierać. Jeżeli chcecie bardziej rozwinąć ten wątek, to zapraszam właśnie obejrzeć ten krótki materiał. Inną taką sprawą jest to, co często lubi mówić Rafał Ziemkiewicz, taki pisarz science fiction, a obecnie publicysta polityczny, czyli Polska to jest taka brzydka panna bez posagu, która jest wdzięczna za to, że ktoś ją w ogóle chce. I niestety właśnie ja jako osoba, która obserwuje to, co się dzieje, ale mam nadzieję, że wy też widzicie, co się dzieje na świecie i w Polsce, i właśnie chyba odnosicie takie samo wrażenie jak ja, że po prostu polska polityka jest wdzięczna za to, że w ogóle ktoś się nami interesuje.
I nim ktoś powie argument, że no, w czasie II wojny światowej to Niemcy byli źli, tylko chciałbym napomknąć, że nieco przed rozpoczęciem II wojny światowej Polska z Niemcami miała relacje neutralne, jeżeli nie były w dobrych relacjach. Bo z tego, co się nie mylę, oglądałem jakieś materiały, w których wykładał właśnie pan Rafał Ziemkiewicz. To było w trakcie prelekcji na temat też promocji książki. Jakie piękne samobójstwo, ale była tam właśnie mowa, że z początku III Rzesza nie brała pod uwagę ataku na Rzeczpospolitą, więc należałoby się zastanowić, czy warto było po prostu walczyć o ten skrawek północny Polski, skoro tak naprawdę większość tego miejsca zajmowali Niemcy, a to miał być po prostu chyba taki neutralny teren, że po prostu miała być to taka trasa tranzytowa pomiędzy Sowietami a nazistami. Ale z drugiej strony, akurat przypomniał mi brat taką pewną kwestię, znaczy przypomniał, po prostu zwrócił uwagę na pewien taki inny czynnik, czyli weź pomyśl, skoro my byliśmy pod zaborami ponad 100 lat i odzyskaliśmy tę niepodległość i tutaj po 20 latach nagle dowiadujemy się, że ponownie mamy tracić terytorium, to po prostu ludzie mają już taki paniczny lęk, żeby walczyć do ostatniego, żeby bronić tego, co można, żeby znowu tego nie stracić. No bo jeżeli Polska nie była na mapie przez ponad 100 lat i po 20 latach tam ci ludzie dowiadywali się, że znowu wróci to samo, co było przez ponad 100 lat i nie wiadomo, kiedy znowu będzie. To jest to po prostu coś takiego, że nie oddam tego łatwo. Tyle walczyłem o to i nie ma szans, żebym oddał to łatwo. Tak to mniej więcej tłumaczył mój brat, parafrazując go oczywiście. I trudno się z tym nie zgodzić. Ale popatrzcie teraz jeszcze na pewien inny wątek. Polska stanęła przeciwko III Rzeszy, mając gorsze uzbrojenie. Ale miała obietnicę Wielkiej Brytanii i Francji, że odpowie. I co było? Nie odpowiedzieli. My zostaliśmy zgładzeni, wymordowani. Efekt końcowy II wojny światowej był taki, że nie byliśmy na defiladzie zwycięzców jako jedyni. Głównie chodziło tutaj o to, żeby nie robić problemów Związkowi Radzieckiemu. Straciliśmy Kresy, no bo Związek Radziecki byłby niezadowolony. Straciliśmy polską elitę, straciliśmy polskich naukowców, uczonych, artystów. A co zyskaliśmy dzięki temu, że walczyliśmy? No, zyskaliśmy komunizm i pamięć o tym, że niemal co piąty polski obywatel zginął w tej wojnie. I nie przesadzam tutaj, pragnę tutaj polecić Wam pewien filmik, którym był takim porównaniem, takim rankingiem, bym powiedział, jaki kraj najwięcej stracił obywateli w trakcie II wojny światowej. I z tego, co się nie mylę, Polska była w top 5 krajów, gdzie pod względem liczby śmierci. Więc popatrzcie sobie na to, że Polska jako taki mały kraj była gdzieś tam powiedzmy w top 5, a takie Stany Zjednoczone, z tego co się nie mylę, były na 17, może na 20 którymś miejscu. I porównajcie sobie Stany Zjednoczone a Polskę i jak dużo obywateli zmarło w trakcie tej II wojny światowej. Nie tak jak to jest w filmach hollywoodzkich, gdzie tam non-stop walczą Amerykanie, giną Amerykanie, a rzeczywistość jest taka, że bardzo mało Amerykanów zginęło w trakcie tej II wojny światowej.
I co to ma wspólnego z teraźniejszością? Co to ma wspólnego z tym, że historia kołem się toczy? Ano, jest coś takiego, że panuje nadużywanie stwierdzenia, takie stwierdzenie, że jeżeli coś krytykujemy, to automatycznie jesteśmy agentami jakiegoś kraju. I trudno się temu dziwić. W XXI wieku panuje olbrzymi nacisk taki psychologiczny. Nieustannie jesteśmy bombardowani propagandą, czy to w telewizji, czy w radiu, czy w gazetach, czy w internecie. Panuje taki argument, że jeżeli jesteśmy negatywnie nastawieni, na przykład do Niemiec, to musimy być na pewno agentami rosyjskimi, a jeżeli jesteśmy negatywnie nastawieni do Rosji, no to musimy być agentami niemieckimi. I tu jest właśnie ten problem, że nie można tego w jakiś logiczny sposób uzasadnić, tylko od razu zostaje nam przypięta łatka agenta X kraju. I żeby była jeszcze jasność, nie stoję po niczyjej stronie, bo nikt nie stoi po mojej, tak nieco parafrazując Drzewca. Ale jest to bardzo mądre stwierdzenie. Ale chodzi o pewną kwestię, że my jako Polska, działamy poddańczo wobec innego kraju. I pamiętacie jeszcze kwestię katastrofy smoleńskiej. Nie będę rozwijał tego wątku. Chodzi o co generalnie chodzi. Było negatywne nastawienie względem Rosji i bardzo pozytywne nastawienie względem USA. I teraz, niezależnie od tego, że zaraz ktoś powie, a no pewnie Rosjanie zestrzelili tu polewa i tak dalej, nie chodzi mi o te kwestie, kto co zrobił, tylko jak kto się zachował po fakcie. Bardzo byliśmy negatywnie nastawieni wobec Rosji, a na pogrzebie zmarłego, teraz, żeby nie walnąć byka, pana Lecha Kaczyńskiego, który był prezydentem, dobrze mówię, chyba tak. Jeżeli źle, to proszę mnie poprawić, bardzo przepraszam. Ale o co chodzi? Byliśmy negatywnie nastawieni względem Rosji, a mimo to prezydent Rosji, pan Władimir, przybył, żeby jakoś tam uczcić sprawę pogrzebu, znaczy no, pogrzeb sam. Natomiast Barack Obama nie przybył, a właśnie amerykańska polityka była często wychwalana, niemal poddańczo, że co to ma nie być tarcza antyrakietowa i tego typu sprawy, a właśnie pan Barack Obama nie przybył na pogrzeb. I tu bardzo pasuje pewne stwierdzenie polskiego polityka, który już nie żyje od bardzo długo, długo, długo. Bardziej nienawidzicie Rosji niż Polskę kochacie. Bardzo mądre słowa, ale ja bym nie za bardzo trzymał się tegoż stwierdzenia, że koniecznie z Rosją, ale ogólnie do każdego kraju, że bardziej nienawidzimy jakiegoś tam kraju niż właśnie Polskę kochamy, czyli robimy po prostu coś, żeby tylko zrobić na złość tym drugim, a nie z korzyścią dla nas samych. Ja jestem za tym, by chłodno podchodzić do sprawy. Na zasadzie ubijania godnego interesu. Nie na zasadzie, że coś jest moralne, coś jest słuszne bądź niesłuszne. Bo jakoś w przeszłości dokonywano dużo różnych świństw, i nie chodzi mi tylko o samą drugą wojnę światową, ogólnie szeroko pojętą gamę świństw. I jakoś tego nikt nie wypomina. Czyli nie ma sprawy, coś jest godne, niegodne. Po prostu jest pewien interes. I tak wydaje mi się, bo nie jestem żadnym politykiem, ale powinniśmy ubijać godny interes. Niestety tak nie ma. Tak wygląda sprawa z historią kołem się toczy, a teraz coś z także podwórka europejskiego, co ma właśnie wątek z historią. Otóż to, co teraz wam powiedziałem, pisałem jakieś 2 miesiące temu, ale stwierdziłem, że nie będę na razie robił podcastu w takich tematach, powiedzmy, mocno politycznych, bo nie chciałem po prostu z tego zrobić jakąś taką szeroko pojętą mowę nienawiści, która jest nacechowana bardzo politycznie.
ale ostatnimi czasy znowu dzieją się wątki z tym, że historia kolą się toczy, więc jakoś powrócił ten wątek. A chodzi mi tutaj o Francję. Ciekawostką jest, że we Francji teraz panuje anarchia. Część może nie wie tego, no na przykład moja mama nie wie, nie interesuje się polityką, ale ja ją tam trochę poinformowałem, co i jak się dzieje, no bo jakoś człowiek, ja, człowiek tym żyję. Mamy takiego pana Macrona, który rządzi nieudolnie i to stwierdzam po opinii publicystów politycznych. I pan Macron bawi się ze skrajną lewicą, imigrantami, pokazując, jaki to jest otwarty, jednocześnie zaniedbując to, co najważniejsze, czyli obywateli, którzy z dziada, pradziada mieszkają i mieszkali na ziemiach Francji. No bo tam głównym powodem jest to, że są podwyższone podatki. Akcje dzieją się mniej więcej takie jak w jakichś filmach czy grach post-apo, gdzie samochody płoną i część komentatorów uważa to, że no to jest część kultury Francji, no, no to jak to jest część kultury Francji, no to pogratulować takiego nastawienia. Skądinąd ciężko temu przeczyć, no bo jakieś 200 lat temu dokonywane były podobne akcje, czyli rewolucja francuska, gdzie ścięto króla, żonę i z tego co się nie mylę, chyba jeszcze innych członków rodziny królewskiej, ale nie tylko rodzina królewska na tym ucierpiała, ale również duchowieństwo. I tam również było, główną przyczyną było złe traktowanie obywateli, czyli historia kołem się toczy. I na koniec taki żart, żeby was nieco rozbawić, który właściwie ostatnio, parę dni temu znalazłem i myślę, że jest on bardzo aktualny. Brzmi on mniej więcej tak. Przyjeżdża do Berlina imigrant z Afganistanu. No i spotyka tam w tym Berlinie jakiegoś Niemca. No i on tam mu podaje rękę temu Niemcowi, gratuluje, dziękuję za to, że daliście mi schronienie, że mam co jeść, że mam wodę, że mogę swoją rodzinę schronić tutaj przed wojną, że mam darmową opiekę medyczną. No a ten człowiek mówi, że on nie jest Niemcem, on jest Turkiem. No i ten Afgańczyk mówi, a to przepraszam. No i idzie tam chwilę przez Berlin i znowu spotyka inną osobę. No i tam znowu łapie, ściska. Dziękuję za to, że Niemcy potrafili dać schronienie imigrantowi. No a ten człowiek mówi, że ale ja nie jestem Niemcem, ja jestem Albańczykiem. No i ten Afganistańczyk mówi, a to przepraszam. No i znowu idzie i spotyka jakiegoś kolejnego osobnika. No i tam jak zwykle dziękuję mu wszystko za to, ściska, całuje po łapach. No a ten człowiek mówi, ale ja nie jestem Niemcem, ja jestem z Arabii. No i ten taki Afgańczyk znowu lekko zszokowany. No i pyta się, no dobra, ale to w takim razie gdzie są ci Niemcy? No i ten Arab patrzy w zegarek, no i mówi, pewnie są w pracy. I na sam koniec obiecany konkurs. Jak wy widzicie aluzję do historii, która kołem się toczy? Chodzi generalnie o to, byście wy jakieś wątki, jakieś przykłady podali mi, niezależnie od tego, jak bardzo intelektualnie to musi być. Ja mam zawsze jakieś takie weny, powiedzmy, intelektualne, ale być może to nawet takie bardzo prozaiczne rzeczy, takie zwykłe, które być może dla mnie są niezauważalne, takie elementy, które powtarzają się na przestrzeni lat, jakie wy widzicie na przykład. Za najciekawszą odpowiedź zwycięzca otrzymuje ode mnie książkę z autografem. Konkurs trwa do niedzieli.
I dodatkowo chciałem Wam jeszcze raz zaprosić na mój fanpage na Facebooku. Nie zapraszam Was tylko po to, żebyście tam zostawili mi pustego lajka, żeby po prostu nabijać te lajki, tylko dlatego, że będę rozdawał swoje książki do różnych serwisów po to, żeby je zrecenzowali. Ale również te serwisy będą organizowały konkursy, w których nagrodą będzie właśnie moja książka z autografem. Ale każdy z tych konkursów będzie napomknięty, będzie informacja na moim fanpage'u, więc jeżeli polubicie mój fanpage, będziecie na bieżąco z każdym konkursem, w którym jest do wygrania moja książka, więc jest to tylko i wyłącznie na wasz zysk, na waszą korzyść. Wy jesteście, że tak powiem, zwycięzcami, że tak zabrzmie lekko takim sławnym filmikiem z internetu. Także bardzo serdecznie Was zapraszam do polubienia fanpage'a. Wszystkie informacje odnośnie konkursów będą udostępniane na mojej stronie. Także to by było na razie na tyle. Do usłyszenia. Na razie.